Ludzie między sobą wyrażają jedność poprzez wspólny posiłek, przez wspólne zasiadanie przy stole. Może dzisiaj jest to mniej czytelne, chociaż nadal jest. W starożytności było bardziej. Jezus to wykorzystuje, to przeżywanie jedności razem wokół stołu, gdy ustanawia Eucharystię. Ale wykorzystuje jeszcze jedno, bo ta jedność w czasie uczty jest nie tylko jednością biesiadników, jest też jednością z Bogiem, a może nawet bardziej z Panem Bogiem i dzięki temu też z innymi, bo wszyscy jesteśmy na Pana Boga skierowani. Wyrażone jest to w modlitwach dziękczynnych i to dotyczy każdego uroczystego posiłku żydowskiego. Natomiast są też specyficzne uczty, uczty ofiarne. Być może mamy takie wyobrażenie, że gdy Izraelita przyprowadza jakieś zwierzę na ofiarę, to zwierzę jest gdzieś tam spalane i tyle z niego zostaje. Tak bywało też. Były tak zwane ofiary całopalne. Wtedy jest to wyraźnie napisane w Starym Testamencie. Ofiara całopalna. Natomiast większość uczt miała taki charakter biesiadny, jak to nazywamy. I co to znaczy? Jak wyglądało składanie ofiary? Zaprowadzano zwierzę ofiarne, na przykład jakąś owcę, barana. Oddawano w ręce kapłanów, ci zabijali, oprawiali mięso. Część składali na ołtarzu, który znajdował się na dziedzińcu kapłanów. I tam już ofiarodawca nie wchodził. Tam byli tylko wyznaczeni kapłani. Część mięsa ofiarnego należała się kapłanom i większość tego mięsa ze zwierzęcia ofiarnego wracała do ofiarodawcy. I zewnętrznym znakiem, oprócz tego zaprowadzenia powiedzmy, owcy do świątyni, zewnętrznym znakiem uczestnictwa w tej ofierze, tam w złożonej świątyni, było to, że mięso ze zwierzęcia ofiarnego spożywa się właśnie na uczcie wraz z innymi. A więc związek pomiędzy ofiarą składaną w świątyni, a człowiekiem ofiarującym i przeżywającym jedność ze swoimi w rodzinie, czy jak Jezus w gronie uczniów, ten związek to jest taki, że mięso ze zwierzęcia ofiarnego spożywamy tu na uczcie, a część tego zwierzęcia tam na dziedzińcu świątynnym, kapłańskim dziedzińcu została spalona. I jest to w ten sposób pokazany udział w ofierze. Czego to nas uczy? Tego, że ofiarowanie Panu Bogu nie oznacza straty. To zwierzę ofiarowane nie znika. Pozostaje jakby w rękach ofiarodawcy, z tym, że on już się spożywa nie jako zwykłe mięso, tylko jak coś, co jest znakiem jedności z ofiarą w świątyni. Dalej, to spożywanie uczty jednoczy między nami i z Bogiem i odróżnia od innych. Chrześcijanie zadają to pytanie świętemu Pawłowi, czy mogą uczestniczyć w takich ucztach. Święty Paweł w 1 do Koryntian odpowiada tak niejednoznacznie, ale możemy powiedzieć tak, tak jest zapewne sens, że jeżeli podają ci mięso do jedzenia, to nie pytaj, skąd ono pochodzi, jedz. Chyba, że ktoś ci powie, to jest mięso złożone na ofiarę i ktoś miałby się tym zgorszyć, że uczestniczysz w kulcie bóstw, no to nie spożywaj. Natomiast jak ktoś ci powie, przyjdź do nas, będziemy spożywać na uczcie mięso ofiarne. Będziemy uczestniczyć w uczcie ofiarnej. To wtedy z takiego zaproszenia nie korzystaj. Właśnie to spożywanie mięsa ofiarnego było traktowane jako akt kultu zarówno wśród Izraelitów, jak i wśród pogan, wśród których Izraelici żyli. I Pan Jezus, można powiedzieć, wykorzystał właśnie tę tradycję religijną. Z tym, że nie spożywa się mięsa ofiarnego, tylko jego ciało i krew obecne pod postaciami chleba i wina.
Czasem są takie spory. Gdy ktoś mówi, że msza święta jest ucztą, no to my odpowiadamy nie tylko ucztą, ale ofiarą i ofiarą przede wszystkim. Nie ma sprzeczności pomiędzy uczta i ofiara, jeżeli rozumiemy tak, że jest to uczta ofiarna, że jest to, że spożywanie tego, co nam daje Chrystus, czyli siebie, a daje nam siebie samego, że spożywanie Jego jest udziałem w Jego ofierze, jest włączaniem się w to, co dokonało się raz na zawsze, już nie na dziedzińcu kapłańskim, tam powielane w nieskończoność, tylko raz na zawsze na krzyżu. Msza Święta jest ucztą. Razem spożywamy, ale nie zwykły chleb, tylko to, co zostało podniesione do godności ciała Chrystusa, ciała ofiarowanego. To jest ciało za was wydane, to jest krew za was wylana. Słyszymy w czasie każdej mszy świętej. Spożywamy tego, który siebie ofiarował. I ten znak uczty jest wyrazem tego, że włączamy się w ofiarę Chrystusa.